Wiemy już, że pochodna funkcji sinus to jest cosinus, czyli pochodna sinusa to jest kosinus x. Wiemy też, jak obliczyć pochodną kosinusa. Pochodna kosinusa to jest minus sinus x. No a teraz obliczymy sobie, korzystając z tego, pochodną funkcji tangens i kotangens. Zacznijmy od pochodnej tangensa x. No to tutaj skorzystamy z tego, że tangens jest. Ilorazem sinusa i cosinusa, czyli to będzie pochodna ilorazu funkcji sinus x podzielonej przez cosinus x. No i skorzystamy z tego, że umiemy obliczyć pochodne licznika i mianownika, i skorzystamy ze wzoru na pochodną ilorazu. No to wiemy, że to jest tak. Pochodna ilorazu to jest pochodna, pochodna tej funkcji w liczniku, czyli pochodna sinusa to będzie cosinus x. Razy mianownik, razy ta funkcja w mianowniku, czyli razy cosinus x. Od tego odjąć licznik, czyli sinus x, sinus x, razy pochodna mianownika. Pochodna mianownika to będzie minus sinus x. No i to wszystko trzeba podzielić przez kwadrat mianownika, czyli cosinus kwadrat x. No dobrze, no to teraz tutaj troszkę to sobie uprościmy. Mamy cosinus x razy cosinus x, to co to będzie? No to będzie po prostu cosinus kwadrat x. Odjąć sinus x razy minus sinus x, to będzie dodać sinus kwadrat x. No i wszystko podzielone przez cosinus kwadrat x. No to w liczniku mamy cosinus kwadrat x plus sinus kwadrat x to jest po prostu 1 z jedynki trygonometrycznej podzielone przez cosinus kwadrat x. Oto obliczyliśmy tę pochodną. No i tutaj możemy jeszcze zapisać to z użyciem takiej rzadko spotykanej funkcji. Odwrotność cosinusa to jest tak zwany sekans, czyli 1 przez cosinus kwadrat x to jest to samo co sekans kwadrat x. Dlatego no tego się rzadko używa, ale możemy tutaj sobie napisać. Albo jeszcze inaczej moglibyśmy to zapisać. Popatrzmy na ten ułamek tutaj. Gdybyśmy nie skorzystali z jedynki trygonometrycznej, tylko byśmy podzielili to na dwa ułamki, cosinus kwadrat x przez cosinus kwadrat x to będzie 1, dodać sinus kwadrat x przez cosinus kwadrat x, a to jest 1 plus tangens. Kwadrat x. Jeszcze w takiej równoważnej postaci można tę pochodną zapisać. No dobrze, a teraz jeszcze obliczmy pochodną kotangensa, tak jak mówiłem, może wezmę inny kolor. Pochodna kotangensa. No to znowu zrobimy to bardzo podobnie kotangensa x, bo wiemy, że kotangens to jest odwrotność tangensa, czyli to będzie pochodna w stosunku, gdzie mamy teraz kosinus w liczniku, a sinus w mianowniku. No to możemy obliczyć tę pochodną. Znowu pochodna licznika, czyli pochodna cosinusa to będzie minus sinus x, razy mianownik, czyli razy sinus x. Od tego odjąć, odjąć licznik, czyli cosinus x, razy pochodna mianownika, pochodna sinusa to jest cosinus x. No i wszystko jest podzielone przez sinus. Kwadrat x, przez kwadrat mianownika. No i co tutaj mamy w liczniku? W liczniku mamy minus sinus razy sinus to będzie minus sinus kwadrat x. Odjąć cosinus razy cosinus to będzie cosinus kwadrat x. Wszystko podzielone przez sinus kwadrat x. No i znowu mamy jedynkę trygonometryczną w liczniku, tylko teraz z minusem, czyli będzie minus 1 przez sinus kwadrat x. No i znowu możemy zapisać to z użyciem tej rzadko spotykanej funkcji. Tutaj mieliśmy sekans, tu będziemy mieli kosekans, czyli to jest minus kosekans kwadrat x. No i tutaj znowu moglibyśmy zrobić tak samo jak poprzednio, również zapisać to w jeszcze innej postaci. Gdybyśmy tutaj w tym ułamku nie skorzystali z jedynki trygonometrycznej, tylko rozdzielili to na sumę dwóch ułamków. No to jak widać, dostalibyśmy tutaj taką jeszcze inną równoważną postać minus 1. Odjąć cosinus kwadrat przez sinus kwadrat to będzie kotangens kwadrat x. Czyli widzimy, że te pochodne można zapisać na wiele równoważnych sposobów, ale jak nam się zapomni, to nie ma problemu, dlatego że wystarczy pamiętać, że należy skorzystać ze wzoru na pochodną ilorazu, żeby, żeby obliczyć pochodną tangensa czy kotangensa.